Musiałem wstrząsnąć trochę. Wznawiam obrady 9. sesji Rady Miejskiej w Kurfantowie. Oczywiście po przerwie. Sołtysi też słuchają. Przechodzimy do punktu 5a. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2015 rok? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Głosujemy. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Korfantów na 2015 rok w budżecie została przez Radę przyjęta 14 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2015 rok? Nie ma uwag? W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Korfantów na 2015 rok została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Jest pytanie? Proszę bardzo, przepraszam. Udzielam głosu radnej Krystynie. Tak się śmiało się zgłaszała. Proszę bardzo. A, bo się nie mogą zdecydować. Ja tylko mam taką prośbę. Jeżeli podejmiemy taką uchwałę, żeby ją respektować, żeby to nie był martwy zapis, żebyśmy nie uprawiali jakiejś fikcji literackiej i tylko tyle. Dziękuję bardzo. Myślę, że o to właśnie chodzi. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przez Radę przyjęta 14 głosów za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso? Nie ma pytań, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso? Nie ma pytań? Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzenia jej poborów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy zespole szkolno-przedszkolnym w Korfantowie? Nie widzę pytań, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały.
Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą przy zespole szkolno-przedszkolnym w Korfantowie została przez Radę przyjęta 14 głosów za. 3 radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel miasta Korfantów dla księdza Andrzeja Ziółkowskiego. Proszę bardzo, udzielam głosu panu burmistrzowi Januszowi Wójcikowi. Panie przewodniczący, szanowni państwo, już na komisjach wszystkich w zasadzie były omawiane te kandydatury, czyli chodzi o honorowy obywatel Korfantowa, to jest ksiądz prałat Andrzej Ziółkowski za wieloletnią pracę, 39 lat probostwa w Korfantowie, 50-lecie kapłaństwa. W ogóle wszystkie osoby i również że też się odniosę do osób zasłużonych propozycji, które złożyłem tutaj radnym. To jest zasłużony dla gminy Korfantów pan Zdzisław Martyna, były burmistrz, pani Zofia Cichoń, wieloletni pracownik urzędu i radca prawny, nie tylko w urzędzie, również w zakładzie. No i pan Jan Oleksów, był dwukrotny przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, kilka kadencji radny, nauczyciel z Cinawy, jeden z autorów również Eko i My, gazety, która wychodziła wiele lat temu. Także to są naprawdę bardzo zacne osoby. Myślę, że na komisji też nie było żadnych uwag. Większość radnych przyjęła te kandydatury w sposób bardzo taki elegancki, z takim zadowoleniem, że naprawdę tym osobom się należy, jak niewielu, takie zaszczytne oznaczenie czy uhonorowania ze strony Rady Miejskiej. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to proszę bardzo. Ja tylko powiem, że życiorysów nie przedstawiamy, dlatego to są tak duże życiorysy, one są po kilka stron, więc myślę, to nie o to chodzi. Chcemy wydać takie jakby zdjęcie, taki opis tych osób, które rozdamy na samej uroczystej sesji, żeby to było tak dla wszystkich do przejrzenia ewentualnie. Myślę, że też starałem się te propozycje złożyć dużo wcześniej, czyli na sesji, na dzisiejszej sesji, a nie na lipcowej, żeby państwo radni też mieli, w jakiś sposób mogli się zapoznać. Ewentualnie, gdyby były jakieś uwagi, to można spokojnie dalej tą procedurę tej uchwały prowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań w tej sprawie. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt wyżej wymienionej uchwały honorowy obywatel miasta Korfantów dla księdza Andrzeja Ziółkowskiego. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania tytułu honorowy obywatel miasta Korfantów dla księdza Andrzeja Ziółkowskiego została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za. 3 radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony do gminy Korfantów dla pani Zofii Cichoń. Nie ma pytań. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie ma. Kto jest przeciw? Nie ma też. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Korfantów dla pani Zofii Cichoń została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za. 3 radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Korfantów dla pana Zdzisława Martyny. Nie ma pytań. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt wyżej wymienionej uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Korfantów dla pana Zdzisława Martyny została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za. 3 radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Korfantów dla pana Jana Oleksowa. Nie ma pytań. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt wyżej wymienionej uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję Radzie za głosowanie i stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Korfantów dla pana Jana Oleksowa została przez Radę przyjęta stosunkiem głosów 14 za.
Przechodzimy do punktu 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych. Udzielam głosu panu burmistrzowi Korfantowa. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po kolei pan Piotr Gacek, plac przed remizą. Ja wystąpię do Zarządu Dróg Powiatowych o ewentualne weryfikację tej decyzji. Myślę, że jeżeli nie będzie przeszkód, to na pewno powiat zrobi możliwość skrętu w lewą stronę. Jeżeli chodzi o drogę pomiędzy szkołą a cmentarzem, jest to droga gminna. Tutaj naczelnik Gracjana Płaszcza tak akurat rozliczać jeszcze projekt, ale myślę, że tamto likwidacja tego jest po prostu bez niemożnego problemu, uważam. Ja wiem, to powstało jako inwestycyjne zadanie, ale tam faktycznie jest to niepotrzebne i tylko przeszkadza rolnikom przejeździe. Także myślę, że to koryto możemy zdemontować. Nawet myślę, że stawianie go z boku nie jest potrzebne, bo tak woda jak cieknie, to cieknie całą drogą i tak przelatuje przez drogę powiatową. Pani Mieszczak, przy drodze wielkie. Miszczak, tak? Przepraszam, bo ja niezłośliwie, ale tak trudne nazwisko, najczęściej właśnie wiele się przy tym myli. Również wystąpimy do powiatu, bo też uważam, że tam by było, no nie powiem, że zasadne, ale trzeba przeanalizować, czy nie zmienić podrzędności dróg. Myślę, że bardzo słuszna uwaga. Pani Sikora, skrzyżowanie koło sklepu, jest to prawda, tam faktycznie jest ciężko, jak auta stoją, to widoczność jest naprawdę niewielka, a z drugiej strony, no bierzemy pod uwagę przedsiębiorców, czyli GS, który tam prowadzi działalność, jeżeli byśmy dali zakaz, to no, ja rozumiem, o co chodzi. Ja też panią dobrze słyszałem, także myślę, że w takim kierunku możemy pójść i dokładnie. Albo ja właśnie myślałem o Luszcza, nie? Bo skręt w lewo na Korfantów, wyjeżdżając z rynku, praktycznie jest niewidoczny w ogóle, jest bardzo kolizyjny, ma pani całkowitą rację. Plac zabaw, rynek. Ja myślę, że tutaj mamy służby, które są na boisku w Sinawienyckiej i myślę, że zgłoszenie tego boiska do pana dyrektora szkolnego, porozmawiam z nim, czy pan, który pracuje jako pracownik gospodarczy w Sinawienyckiej, chyba nie stoi nic na przeszkodzie, aby to skosił i utrzymywał ten plac w porządku. Myślę, że nie ma żadnego kłopotu i jest to pracownik, który jest tam na stałe, jest na pełny etat i kawałek raz, dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie wykoszenie chyba nie stworzy jakichś tam problemów. Zresztą ustalę to z panem dyrektorem. A tu proszę pana dyrektora, żeby mi o tym przypomniał. Dobrze, panie szkolny? Dziękuję. Targowisko Ścinawa, zgadzam się. Ja w zasadzie duże rozmowy toczę, też będę wybierał się i do Opola, do konserwatora odnośnie rynku ścinawskiego. Pamiętamy, że w przyszłym roku jest duże święto Ścinawy, rocznica, 685, rocznica, tak, chyba powstania, 790, no, byłem blisko. W każdym razie trzeba było coś zrobić z tym rynkiem faktycznie, jest fatalny. Druga sytuacja jest taka związana z toaletą. No tak jak rozmawialiśmy na komisjach, że pobieramy pieniądze, a w zamian nie dajemy, można powiedzieć, nic, bo nie dajemy ani toalet, nie dajemy ani pasaży, pod którymi mogą ci handlarze na przykład mogą sobie rozłożyć towar. I jest to taka troszkę, jak pani powiedziała, fikcja literacka, jest to prawda. Postaramy się ją zmienić i myślę, zakup toalety rozwiąże problem na jakiś czas, bo już zimową porą nie, bo ona zamarznie, to jest kłopot, bo do okresu jakiegoś tam zimowego to mogłoby to funkcjonować w jakimś zamkniętym jakąś pergolą drewnianą, bo to nie chodzi o to, żeby to i to był największą ozdobą rynku ścinawskiego, czyli tutaj na pewno w tym kierunku nie pójdziemy. Ale temat jest trudny, tym bardziej, że jeżeli chodzi o rynek w Ścinawie, to jest to bardzo uczęszczany rynek przez różnych, którzy handlują, a z drugiej strony, będąc na spotkaniu sołtysów, firmy, które legalnie handlują, czyli GS i różne inne, mają trochę żal, że w jakiś sposób zabierają ich klientów i na przykład mówią tak, przychodzą różnego rodzaju organizacje do tych sklepów, które są na miejscu, są tubylcami, po różnego rodzaju granty w postaci jakichś tam dofinansowania imprez, a do tych państwa nikt nie idzie. I ja to też rozumiem. Jak pójść do Biedronki i powiedzieć, dajcie 300 zł na jakiś festyn? Proszę próbować. Nie macie żadnych szans w żadnym dyskoncie. A do takiego sklepiku, już nie powiem nazwiskiem małego, tam od Deutsch, tam jakieś nazwisko, już tam sklep, który jest prywatną firmą, to się idzie. I trudno się dziwić, że ci państwo później mają żal. Tak, pani prezes GS-u, która powiedziała, do mnie wszyscy przychodzą, ja wydaję dość dużo różnego rodzaju sponsoringu, a jeżeli trzeba, no to tamci mają jakieś przywileje, więc tutaj ta opłata jakaś musi być, ale warunki też musimy stworzyć. Ja myślę, że tutaj inicjatywa mieszkańców będzie duża i tutaj państwo, jako, i pani jako radna i sołtys, no musimy wspólnie wypracować, czy te inkasa za te targowisko ma być jakąś zaporą,
i chronienia tych sklepów, których macie dużo, lub ma być to w jakiś sposób promocja. I tego nie wolno robić, bo my nie możemy jako gmina na przykład powiedzieć, że my za targowisko nie bierzemy żadnej opłaty, bo wtedy będą mieli żal ci, którzy płacą wszystkie podatki, które są im łatwo naliczane. My możemy też, panie burmistrzu, pomyśleć o obniżeniu tych opłat, bo z tego, co od handlarzy wiem, to na przykład Kamiennik pobiera mniejsze opłaty, Łambinowice. Ja rozumiem, w Korfantowie miasto, prawda, może ta opłata zostać taka, jaka jest, ale trochę na tych wsiach możemy było troszkę zmniejszyć. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie regulaminu placu zabaw, bo pan burmistrz ominął ten temat. Ja jeszcze nie doszedłem do niego, ja dopiero się rozkręcam. Ale dziękuję, że pani radna czuwa, zresztą jest aktywna, także ja się cieszę, że radni są aktywni. Tak, jeżeli chodzi o regulamin, jesteśmy na etapie, przed chwilą przyjęliście państwo regulamin boisk sportowych, tutaj u pana dyrektora Misztala, i chcemy tak samo zrobić regulaminy placu zabaw wszystkich gminie. To jest procedura długa, żeby nie zrobić sytuacji, że będziemy tymi regulaminami, a szczególnie państwo na tych miejscowościach, w jakiś sposób no, obciążeni, bo zrobimy punkty, które się okaże, że musimy coś tam robić, co będzie dla nas trudne. Będziemy odpowiadali za coś, na co nie mamy wpływu, bo przyjdą osoby, kiedy plac jest otwarty, jak coś się stanie, musimy to z panią radcą prawną, już jesteśmy na etapie dość dużych wniosków i myślę, że ten regulamin no, jak najszybciej, być może nam się uda nawet, nie powiem, że w lipcu, bo sesję mamy 22, najpóźniej musimy mieć sesję lipcową. Także no, chciałbym ten regulamin, żeby był, ale nie wiem, czy on się uda zrobić do tego czasu, w takim krótkim czasie, żeby już przez te wakacje funkcjonował. Ale racja, że regulamin powinien być. Teraz patrzę pani, tu jest wszystko u pani Sikory, pan Żabiński. Wystąpimy do województwa o obcięcie tych lip od dołu. Faktycznie jest fatalnie. Od góry też. Ja powiem inaczej. Tutaj większość państwa nie wie, że jak zostałem burmistrzem, to po 2 dniach postawiono zakaz zatrzymywania się koło stadionu. Był to efektem poprzednich wniosków radnych i... Proszę? A koło cmentarza, przepraszam. A gdzie powiedziałem koło? A no to widzicie, to też taki dzień już dzisiaj ciężki, że ale dobrze, że tutaj państwo nade mną czuwacie, koło cmentarza i on wynikał no, z dobrej troski, ale wynikło to wszystko fatalnie. Tak powiedział jakiś Stalin, staraliśmy się jak nigdy, a wyszło to jak zawsze. Okazało się, że wniosek, który poszedł od pana burmistrza i wniosek radnych został źle interpretowany przez dyrektora dróg wojewódzkich i zamiast zakaz zrobić po drugiej stronie, zrobili po tamtej. I teraz mamy taką imprezę. Ja w styczniu jeszcze wysłałem pismo o przywrócenie tych miejsc parkingowych przy samym cmentarzu przy wjeździe. No to pan, pismo, które pan marszałek mi odpisał, proponuje radnym wszystkim, żeby go przeczytali. Zrugał nas wszystkich i radnych i tego, co my chcemy. Co 3 miesiące piszemy o coś innego. No i w zasadzie jest trudna sytuacja. Rozmawiałem z dyrektorem Poliwodu, rozmawiałem z dyrektorem Waliczkiem. No musimy to jakoś mądrze odkręcić, dlatego że tu nawet dyrektorzy nie są winni. Jest takie ciało powołane, jak jest przy staroście, jest przy marszałku. To się nazywa Komisja Bezpieczeństwa. Ona się składa z radnych wojewódzkich. I to jest takie ciało 5 mędrców, którzy ustalają, co jest ważne. I oni zobligowali dyrektora, że nie. I mamy teraz potężny kłopot, bo nawet karawan, który podjeżdża pod bramę cmentarza, stoi nie na zakazie. No i nie wiem, jak to ugryźć, tak powiem uczciwie. No, rozmawiałem jeszcze z Waliczkiem, podjedziemy do Opola, będę starał się dojść do tej komisji, żeby z nimi po prostu porozmawiać, bo oni są jakby takim organem decyzyjnym. Tam wśród nich jest policjant, jest szef drogówki. To jest takie ciało naprawdę merytoryczne w dużej części. Ja nie kwestionuję ich opinii, ale w naszej sytuacji jest to naprawdę niepotrzebne, żebyśmy zrobili taki bałagan z tym cmentarzem. Pan Byczkowski... My w zasadzie jesteśmy na końcówce, mamy wszystkie wnioski poskładane od wszystkich sołtysów, które były zebrań wiejskich i te, które sołtysi dołączyli. Tych wniosków jest chyba 160 ileś, jak się nie mylę. Pani Ewelino, tak? A widzi pani, nie czuwamy. Radni czuwają, nic się nie stało. Mówię o wnioskach, jest około 160 wniosków sołtysów. Dobrze mówię? Już patrzyłem, że około 30 parę wniosków jest już zrobionych. Jest ośrodek w Przechodzie zrobiony, jest droga, tutaj jest też powiem o drodze w Gryżowie i jest dużo spraw załatwionych, te grubsze oczywiście będą później. Jeżeli chodzi o remonty dróg, to my nie zaczniemy prędzej, panie radny i szanowne panie i panowie radni, nie prędzej jak sierpień, koniec lipca, sierpień, wrzesień. Chcemy to zrobić przed jesienią,
z równiarką chcemy zrobić w miarę naprawdę do porządku. Tym bardziej, że mamy sytuację taką, że dział pana Gracjana jest tak obciążony, rozliczamy wszystkie wnioski do końca czerwca. W zasadzie nie ma pana naczelnika, bo robią wnioski, które musimy do końca czerwca rozliczyć. Nie rozliczymy, to stracimy pieniądze. Zwrot poniesionych kosztów na zadania z Unii Europejskiej. Także tutaj mamy naprawdę ciężko. Walczymy z przetargiem na 3 maja. Też tam są małe takie różnego problemy z ustalenia, z energetyką, z innymi i dlatego też jesteśmy spóźnieni o miesiąc. Chciałem, żeby rozpoczęły się remonty 3 maja już w czerwcu, aby na koniec sierpnia się skończyło, od 1 września, żeby szkoła poszła aż po zrobionej drodze. Niestety to się na pewno nie uda. Będzie koniec, myślę, do końca września będzie zadanie. No nie jest to jeszcze, jeżeli chodzi o pogodę, to nie jest złe rozwiązanie, no ale to pokazuje, jak niewielka sprawa, jedna pieczątka, której brakuje, i musimy czekać, aż uzgodnią to inne firmy, inni zarządcy swoich urządzeń. Teraz tak, także o drogach mówiłem wstępnie. Pani Kulik, ja rozmawiałem z panią Grażyną. To zadanie to jest taki wrzut, powiem, na brzydkim miejscu, choć tutaj dyrektor dróg powiatowych i kierownik zarządu w Korfantowie obiecali, że zrobią to do końca marca. I taka była prawda. I tak obiecali mi, i tak było obiecane na sesję Rady Powiatu. Okazało się, że teraz oni przystępując do prac, starostwo im dało wymóg pozwolenia budowlanego. Oni to chcieli zrobić na zgłoszenie. Zgłaszamy i robimy. Mają pozwolenie budowlane. I trwa cała procedura pozwolenia budowlanego. I to, co mi powiedział ostatnio dyrektor, wykonanie tego nie będzie prędzej jak do końca lipca, połowa sierpnia. Bo czekają na jeszcze pewne dokumenty. Pozwolenie budowlane to jest inna procedura. Po prostu chcieli ją ominąć. Zrobić taką remont w ramach zgłoszenia. No też, no ja rozumiem, że pani tam świeci oczami przed mieszkańcami, a z drugiej strony no, trzeba rozumieć też i dyrektora i tych wszystkich pracowników, którzy chcieli dobrze, a wyszło troszkę inaczej. Ale to na pewno będzie zrobione. Jeżeli chodzi o ten kilometr tej drogi, który ma być zrobiony w ramach remontów z Jegielnicy do Sinawy Nyskiej, to ja już powiedziałem na zebraniu w Jegielnicy i to jest bardzo złe rozwiązanie. Złe rozwiązanie, powiat się troszkę wykręca. Tutaj pokazuje nam, jak brak nam radnego powiatowego, który czuwa, bo zadaniem, które było uzgodnione jeszcze, jak ja byłem radnym, uzgodnione z poprzednim starostą, to było zadanie w ramach dróg lokalnych Schetynówek od Ligoty Ścinawskiej, tego przystanku, do Jegielnicy, przez te łąki, tam państwo, co mieszkają bliżej, to wiedzą, i robimy cały skrót przez całą drogę do Ścinawy, cała ulica Nyska w Ścinawie, łącznie z jednym chodnikiem po jednej stronie, z odwodnieniami, i droga ma iść w kierunku aż do drogi sudeckiej do Krajówki, do Gryżowa. Niecałe 6 kilometrów, tam jest kosztorys na około 7 milionów złotych. Jeżeli powiat zaczyna teraz robić cząstkowe naprawy kilometrowe, to świadczy o tym, że ich intencje nie idą w kierunku, żeby zrobić nam drogę przez łąkę, bo tak już słyszałem po uszach, tylko chodzi o to, żeby po prostu załatwić problem i niech mają. I tam po kilometrze będą nam kapać. I to jest złe, bo lepiej jest, ja też powiedziałem mieszkańcom w Jegielnicy, żeby się nie denerwowali. Niepotrzebnie w Jegielnicy napisali pismo, 50 ileś osób się podpisało, wysłali to do drogówki. Drogówka tylko na to czekała. Idąc naprzeciw potrzebom mieszkańców, panie burmistrzu, robimy im kawałek naprawy drogi. A mnie, powiem uczciwie, interesowało załatwienie potężnej ilości drogi i nawet gdybym miał czekać do 2018, to bym powiedział, czekajcie, bo będziecie mieli lepsze rozwiązanie, bo obawiam się tego, że ten odcinek drogi przez te łąki tak zwany, nigdy go powiat nie zrobi, bo to jest droga powiatowa, a ona jest im do niczego niepotrzebna. A mieszkańcom Jegielnicy jest potrzebna z dwóch powodów. Skrót do Korfantowa, dla nas, dla gminy, to jest około 30 km dziennie oszczędności na autobusach, to są wymierne pieniądze, a po trzecie robimy w ogóle cały, miejscowość tutaj nie jest ślepą miejscowością. Jeżeli miejscowość jest przejezdna, to ludzie przez to miejscowość przejeżdżają, ona żyje, a nie, że jest tak jak Pleśnica, czy właśnie dwie miejscowości takie mamy, że tam się zakręca i się wraca. No ale trudno, ja też rozumiem mieszkańców, że ich cierpliwość się kończyła, moja też, ale mamy bardzo mały wpływ na powiat i to jest cały kłopot. Mnie starosta obiecywał, że oczywiście z tych planów nie rezygnuje, no ale moje podejrzenia są takie, że może być ciężko. I myślę, że jak spotkamy się tutaj za 3 lata, będzie kończyła się kadencja, to dojdziemy do takiego wniosku, że mamy zrobioną tą drogę przez Ścinawę, bo tam w jakiś sposób może będzie, bo następnym etapem będzie na przykład następne 2 kilometry, ale ta droga nie będzie zrobiona. I tutaj no chciałbym, żebym się mylił i żeby moje takie przemyślenia czy jakieś sugestie były się nie sprawdziły. To bym się cieszył, że nie opowiadałem prawdziwych rzeczy. Pani Maślanka, droga
już tam robią tą drogę od dzisiaj, także to nie jest specjalnie dzisiaj zaczęte, akurat tak faktycznie tutaj dyrektor zakładu ma dużo tych różnych remontów, bo jest i na Węży tam robią remont świetlicy, no i w zasadzie za chwilę zaczniemy Myszowice, trzeba projekt Niesiebędowic zrobić, także ja myślę, że na spotkaniu z sołtysami ja powiem już o wszystkich wnioskach, powiem co zrobimy w tym roku. Te wnioski ja zaproponuję wszystkim sołtysom, jak ja to widzę z punktu widzenia możliwości budżetu gminy, możliwości technicznych, finansowych i ustalimy, które w której kolejności. Ewentualnie, jeżeli sołtysi stwierdzicie, że wam to się jakoś sposób, no chcecie inną kolejność, będziemy rozmawiali, co zrobić dalej z tymi wnioskami. Chyba wszystko, tak jeszcze, tak? Czy kogoś zapomniałem? Ja dziękuję. Tak? To też wystąpimy. No ja w ogóle tematu nie znam, to powiem tak, ale wystąpimy, co tam się dzieje, czy tam trzeba co jakiś, może jakiś ogranicznik betonowy zrobić, żeby, rozumiem, że o to chodzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach lub ogłosić komunikat? Proszę bardzo, udzielam głosu Jadwidze Misiura. Ja chciałabym wstąpić z takim wnioskiem do pana dyrektora szkolnego, raczej może z prośbą, czy nie istnieje możliwość uruchomienia jeszcze jednej toalety, ponieważ my mamy jako panie trochę utrudnione użytkowanie tej jednej toalety i się strasznie duża kolejka robi. Panowie mają mniejszy problem, ale u nas jest naprawdę, bo tam jest obok drugie drzwi. Nie wiem, czy tam jest toaleta, czy tam jest jakiś, nie wiem, schowek, ale jeśli jest toaleta, to żeby była możliwość uruchomienia jej. To tylko tyle. Dziękuję. Proszę bardzo, udzielam głosu radnej Janinie Miszczak. Ja chciałam podziękować panu burmistrzowi za pomoc w załatwieniu sprawy, która nam leżała na sercu we wsi już od x lat. Chodzi o pobocze przystanku. Wreszcie zostało zrobione mocami urzędu i zarządu dróg. Rękami jeszcze własnych mieszkańców zrobiliśmy to. Zaczyna to wyglądać ładnie, bo tam jeszcze krzewy się rozrosną, będzie całkiem dobrze. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Byczkowski, udzielam głosu. Jak już są podziękowania, to myślę, że wypadałoby z mojej strony również podziękować panu burmistrzowi, całemu urzędowi i wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, nie tylko, bo i dyrektorów szkół, za oddawane głosy w trakcie naszego konkursu Nivea. Nie udało się, ale myślę, że w pamięci pewne rzeczy nam zostaną. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I druga sprawa, 11 lipca u nas w Puszynie Rada Sołecka Koło Gospodyń Wiejskich organizuje festyn. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zabawić się. Myślę, że pogoda jest zamówiona, będzie fajna, więc wszystkich serdecznie z rodzinami, ze znajomymi zapraszamy w sobotę 11 lipca do Puszyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Mariuszowi Żabińskiemu. Chciałbym się podzielić z Państwem tu kilkoma informacjami sportowymi. Słuchajcie, tego jest tak ogromnie dużo, że ja nie nadążam umieszczać tego na stronie internetowej czy szkoły, czy GOK-u, czy nawet urzędu. Ogrom tych wydarzeń. No, prasa lokalna ukazuje się raz na miesiąc. Ja tam staram się te najważniejsze wybierać i tam pisać. Część dużo jest ich pomijanych. Dlatego tutaj przekażę na bieżąco, co ostatnio się wydarzyło. Zacznę od piłki nożnej. Awans drużyny seniorów piłki nożnej LZS Ścinawa do klasy okręgowej rozgrywek. Wyprzedzili na finiszu Korfantów, tyle samo punktów. Jedna bramka strzelona więcej na wyjeździe dała awans, także gratulacje dla Ścinawy, powodzenia w rozgrywkach Ścinawie. Tam proszę przekazać chłopakom. Myślę, że burmistrz też tam się do gratulacji dołoży już gdzieś tam, prawda? Słyszałem, doping do mnie docierał. Ja byłem zupełnie z drugiej strony gminy i słyszałem. Zresztą obecny burmistrz i poprzedni też byliście panowie obaj, tak? Tak? A tego nie słyszałem. A co miał Korfantów? No w każdym razie jest awans i gratulacje, żeby sobie poradzili. Również z piłki nożnej informacja. Drużyna nieco młodsza, młodzików, złożona z gimnazjalistów, głównie z klas sportowych, z Korfantowa, plus uczeń ze Ścinawy, przepraszam, z Przechodu, Szostak, Paweł, pani dyrektor, tak? Łukasz, przepraszam, tak, Paweł chodzi już.
Żostak Łukasz i Kurzeja Miłosz z zespołu szkolno-przedszkolnego z Korfantowa wygrali rozgrywki wojewódzkie, awansowali do Mistrzostw Polski młodzików w piłce nożnej. Turniej odbędzie się w dniach 6-8 sierpień w Słubicach. To jest piłka nożna. Tenis stołowy, aktualnie przebywa drużyna na Mistrzostwach Polski LZS w Tarnowie. Z lekkiej atletyki czterech juniorów młodszych awansowało na Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zawody będą się 5-7 sierpnia w Łodzi. Dzisiaj jadę do Katowic z Piotkiem Piotrowskim, który będzie walczył o kwalifikacje do Mistrzostw Europy Młodzieżowych, które odbędą się 9 lipca w Tallinie. Brakuje mu 2 sekundy na 3000 metrów z przeszkodami. Ostatnio można było oglądać transmisję telewizyjną z Bydgoszczy. Enea Cup tydzień temu poprawił rekord życiowy o 7 sekund. Przegrał praktycznie z 3 Kenijczykami tylko, ale jeszcze 2 sekund zabrakło do Mistrzostw Europy, żeby pojechać. Miejmy nadzieję, że dzisiaj o 19:40 te zawody są. I ostatnia informacja, bardzo ciekawa i taka budująca. Basia Niewiedział startowała w jednym z cyklu zawodów kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie do Rio de Janeiro i uzyskała wynik na 1500 metrów 4,28, co praktycznie już przesądza jej kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Musi ten wynik powtórzyć jeszcze na zawodach w Ekwadorze, które będą we wrześniu, bądź w Katarze, które będą w październiku, ale jest na takiej drodze, że nie będzie tego problemu, także praktycznie już Basia ma kwalifikacje olimpijskie. I to właściwie wszystko. Dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy. Proszę bardzo, jeszcze radna. Wiadomości sportowe są na końcu, ale ja też, skoro tak wszyscy dziękują, chciałam panu dyrektorowi szkolnemu podziękować za Noc Świętojańską, za 7. edycję Nocy Świętojańskiej w Ścinawie. Wspaniała impreza. Kto nie był, może żałować, ale zapraszamy na 8. Mam nadzieję, że będę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Gacek Piotr. Ja chciałbym wszystkich zaprosić na 15. Międzynarodowy Turniej Piłki Prądowej Wasserball, który się odbędzie w sobotę 25 lipca i w niedzielę 26. Rozpoczynamy o 12:30. Pan burmistrz otworzy, rozpocznie te rozgrywki. No i codziennie będzie zakończone to zabawą taneczną do 3:00 nad ranem. No i oczywiście chciałem również podziękować za osobiste zaangażowanie się pana burmistrza w pozyskanie środków, między innymi ze starostwa na ten cel. No jak również za ten plac, no, który tam żeśmy wspólnymi siłami w sumie też i się udało to zrobić. No i to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, udzielam głosu radnemu Art Paweł. Ja chciałem, 18 czerwca była taka akcja Pomagamy Natalii, prawda, uzbieraliśmy 1460 zł i chciałbym podziękować dyrektorowi szkolnemu, dyrektorom szkół, pani Sienickiej i panu Misztalowi i panu Kazimierzowi Jankowskiemu. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu dyrektorowi Stanisławowi Szkolnemu, który przedstawi program imprezy, tak powiem, w nadchodzącym miesiącu, tak? Tak, proszę przed bardzo. Nami lipiec. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak się zdeklarowałem i myślę, że będzie co miesiąca okazja, żeby parę spraw Państwu przybliżyć. Od 1 do 31 lipca, czyli przez cały lipiec, organizujemy tutaj w Domu Kultury zorganizowane zajęcia dla dzieci 7-12 lat, czyli dzieci, które chodzą na ogół do szkoły podstawowej. Zresztą starszych dzieci nigdy nie mamy zgłoszeń. Są to zajęcia i rekreacyjne, i świetlicowe, i sportowe, także dosyć duży blok. Od godziny 10 się rozpoczynają do godziny 14, a w ramach tych zajęć jest 5 takich właściwie wyjazdowych zajęć. I czy już 3 lipca dzieci pojadą do Westernowego Parku Rozrywki w Żorach, 10 lipca do Zowopolu, 17 lipca do kina w Nysie, 24 lipca do Akwaparku w Brzegu i 31 lipca mamy załatwiony rejs statkiem po Jeziorze Nyskim. Coś nowego, próbujemy również i tam. W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona na te wszystkie wyjazdy, to prosiłbym o, jeśli Państwo są zainteresowani, bo to nie jest tylko dla dzieci z Korfantowa, tym bardziej, że co roku uczestniczą dzieci z różnych miejscowości w tych szczególnie właśnie wyjazdowych zajęciach,
o zgłaszanie się u nas, czy telefonicznie w Domu Kultury pod naszym numerem telefonu, tak jak Państwo go znacie, jeśli nie, to 4343-866, 865 można, to są takie do zapamiętania numery, także bardzo proszę, tam są szczegółowe informacje na temat odpłatności również za te wyjazdy i to jeśli chodzi o cały miesiąc lipiec. 12 lipca z kolei w niedzielę, tutaj w Dom Kultury nasz, czy nasz klub seniora, który został otwarty razem z Domem Kultury, organizuje po raz pierwszy taki przegląd zespołów wokalnych i churalnych. Te przeglądy odbywają się w różnych miejscowościach naszego województwa, w związku z tym, że i Echo Korfantowa, i Kwiat Lotosu uczestniczy w takich przeglądach dosyć często w różnych miejscowościach. Od tego roku postanowiliśmy raz do roku również u nas taki przegląd zrobić w Korfantowie. W związku z tym na 12 lipca, to jest niedziela, na godzinę 14 tutaj do sali widowiskowej zapraszam Państwa na posłuchanie tych wszystkich zespołów, które do nas przyjadą. Z tego co wiem, to już 14 zespołów się zgłosiło, więc będzie co na pewno posłuchać. No, z przykrością muszę powiedzieć, że kina nie będzie w lipcu i w sierpniu, bo firma po prostu zrobiła sobie wakacje, ale w drugą środę września z powrotem uruchamiamy kino objazdowe, czyli to kino premierowe z powrotem do nas wraca i od drugiej środy września raz w miesiącu będziemy mieli to kino z powrotem u nas. Także tutaj niestety przez te dwa miesiące odpoczywają. Jeśli już jestem przy wakacjach, od tego piątku 26 czerwca chcemy uruchomić, czy uruchomimy baseny kąpielowe na ośrodku sportowym w Ścinawie. No oczywiście, jeśli pogoda pozwoli, bo jak będzie bardzo zimno i deszczowo, nikt na ten basen nie przyjdzie. W każdym razie mamy przez sanepid odebrane wszystkie sprawy, które sanepid musi odebrać i ten basen będzie nieprzerwanie, oczywiście jeśli pogoda pozwoli na to, czynny do końca sierpnia w godzinach od 11 do 19. Od 11 do 19, bez względu na dzień tygodnia, bo i sobotę i niedzielę również te godziny otwarcia i zamknięcia będą obowiązywały. I informacja w związku z tym, że przez dwa lata ustaliliśmy, że dzieci szkolne mają wstęp bezpłatny na ten basen, również w porozumieniu tutaj z burmistrzem utrzymujemy to, uważamy, że jest to dobra forma, niech młodzież pod okiem ratowników się kąpie, a nie gdzieś tam po jakichś dzikich kąpieliskach niebezpiecznie, natomiast jeśli będzie tutaj za darmo, to na pewno ta młodzież przyjdzie i zresztą ta młodzież to czyni. Wiemy, ile osób mniej więcej uczestniczy. To jeśli chodzi o najbliższe plany, tak wywołany do odpowiedzi w sprawie tej toalety. No wstydliwa sprawa, pewnie mamy już te toalety w zanadrzu, w przygotowaniu, będziemy robili projekt całkiem przebudowy tych toalet, także to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Natomiast nie przez przypadek ta toaleta służbowa jest otwarta, tam jest klucz. W tej chwili pani z biblioteki nie ma, w związku z tym my tą toaletę po prostu panią udostępniemy. Tam jest druga toaleta, podejrzewam, że będzie to samo co w męskiej, musieliśmy rozkuć, bo żadna żmijka nie przepuściła nawet, nie przeszła nawet elektryczna, musieliśmy rozkuć pół posadzki, okazało się, że ktoś puszkę po koli ściśniętą wrzucił do środka i tak skutecznie zablokował. Podejrzewam, że w tej damskiej drugiej toalecie, która jest zamknięta, po prostu tam nie da się przepuścić tej wody, będziemy musieli po prostu posadzkę rozkuć. No jest to jakiś koszt, ale zastanawiam się, czy warto, jeśli już tu uruchomiliśmy tą drugą, a chcemy zrobić remont kapitalny tych toalet, zrobić takie już porządne, żeby to wyglądało, bo tu już pani skarbnik mnie też naciska, uśmiecha się już do mnie, tak pani skarbnik, będziemy te toalety remontowali, także dziękuję za uwagę, ale myślę, że to załatwimy temat. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pana szkolnego, jeśli można, jeśli pan już tam stoi. Jeśli chodzi o te wyjazdy dzieci szkolne w wieku 7-12 lat, te wyjazdy na wakacjach, czy istnieje możliwość rodzica z mniejszym dzieckiem w wieku przedszkolnym też żeby mógł pojechać na taką wycieczkę? Co roku taka możliwość jest, ale w momencie, kiedy są miejsca wolne. Bo jeśli my mamy uczestników zgłoszonych również i z terenu i jest autobus 30-osobowy, no więc jeśli są wolne miejsca, to tak, bo młodszych dzieci nie, dlatego że my nie mamy przygotowanych opiekunów. Nasi opiekunowie są do opieki nad dziećmi od 7 do 12 lat. Także jest taka teoretycznie możliwość, ale mówię, to telefoniczny kontakt i wtedy można sobie indywidualnie tę sprawę załatwić, ale jest taka możliwość. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Jeszcze może pani radna Grażynka Kulik. Proszę bardzo, udzielam głosu. Ja dziękuję w imieniu mieszkańców Sinawy burmistrzowi za wspaniałą drogę, bo już w gazecie jest wspaniała. No i przy okazji jeszcze burmistrz chyba zarządził, mamy ogranicznik i już panie mają spokój, że tym bocznymi uliczkami ta młodzież samochodami nie jeździ. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, można się wyłączyć. Proszę bardzo, udzielam głosu panu burmistrzowi. To podziękowania należą się oczywiście dla państwa również, bo to wy jako radni daliście na to pieniądze, na mój wniosek, a panu dyrektorowi Jankowskiemu, który jako zakład to wykonał. Ja zawsze mówię, że zakładu nie ma co się wstydzić, robią dobrą robotę. Zdarzy się, jak to zawsze sam się śmiałem, że nieraz trzeba poprawiać, ale przynajmniej ma kto poprawić. Bo na przykład teraz remont dachu w Gryżowie w Siedlicy, firma, która wybudowała Siedlicę, już jej nie ma i nie ma kto poprawić. No i zakład musiał pojechać i to zrobił. Także tutaj na pewno zakładem jest łatwiej. I aby były jakieś uwagi do pracy wykonanej przez zakład, to proszę do dyrektora Jankowskiego, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj ktoś chciał gwiazdorzyć, tylko chodzi o to, żeby sprawę załatwić. A ja też o wszystkich rzeczach nie muszę wiedzieć, nawet nie chcę. Nawet jeżeli jego pracownicy coś źle zrobią, to niech on tam porządek między sobą zrobi i będzie dobrze wykonany. Ja tak jeszcze, jeżeli panie przewodniczący, w dwóch rzeczach. Jedna sesja. Proponujemy sesję pani Ewelino 22, tydzień wcześniej, związana jest ona z obligatoryjnym czasem. Ogłoszono wybory, ogłoszono referendum na 6 września i musimy po prostu mieć sesję do obwodów wyborczych. Druga sprawa jest związana z tym, że na tej sesji mamy jeszcze ławników, także mamy takie dwie rzeczy, które nie zależą od nas, a musimy to, jako państwo, jako radni, musicie podjąć stosowne uchwały. Jeszcze tak, jeżeli powiem, to bardzo istotna rzecz jest taka prośba do wszystkich przewodniczących komisji. Proponowałbym wspólną jedną komisję, bo to będą te trzy tematy przede wszystkim. To będzie temat odpady stałe, to będzie kwestia ławników, to będzie kwestia jeszcze jednej rzeczy miałem na końcu języka, zapomniałem. I proponuję wspólną komisję 16 lipca, to będzie na parę dni przed sesją, godzina 13, nie wiem, czy taka godzina dla państwa będzie dobra, bo wtedy mam pracowników jeszcze wszystkich i byśmy tą komisję zrobili, bo głównie nam chodzi o państwa opinię w sferze o zbiórki odpadów naszych stałych, bo szykujemy się do przetargu, a nie chciałbym, żebyśmy robili specyfikację, która w jakiś sposób państwu na przykład będzie powiedzieć, że jest nie taka, a tam są różne takie rzeczy, na które państwo macie wpływ i chciałbym też państwa opinię usłyszeć. I jeszcze taka ostatnia rzecz, taka porządkowa, nie tylko do radnych, ale do sołtysów, do dyrektorów szkół również. Chodzi o zaproszenia. Do mnie często zaproszenia przychodzą na 2 czy 3 dni przed jakąś tam uroczystością. Często przychodzą zaproszenia, jak przedostatnią niedzielę, 4 festyny w jeden dzień, do tego jeszcze mecz piłkarski, tego co, i w sumie tych imprez jest dziennie 6. No nie jestem w stanie sobota, niedziela cały czas być na chodzie i być na wszystkich imprezach, także ja no nie dam rady. Jeżeli kto szybciej zadziała, to ma większe szanse, że ja na tej uroczystości się zjawię. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby starym zwyczajem, pamiętam jeszcze tych starych, wytrawnych sołtysów, którzy chodzili po sesjach i mieli po 8 zaproszeń, i jeszcze jak byłem radnym powiatowym, czy byłem dyrektorem, to każdemu dawali osobno. Ja się naprawdę nie obrażę jako burmistrz, że dacie zaproszenia nie dla mnie, tylko na przykład dla pana dyrektora szkolnego, czy dla pana sekretarza, w zależności kogo byście chcieli widzieć na tej waszej uroczystości. Bo często jest tak, że nie wszędzie jestem potrzebny, a po drugie często jest lepiej wziąć pana dyrektora i pokazać mu dziurawy dach na tej przy okazji przy jednym festynie. Także ja się nie obrażę, jeżeli zaprosicie innych, ale nie oczekujcie ode mnie, że ja będę delegował kogoś w niedzielę z pracowników do was na jakąkolwiek uroczystość, bo jest to dla mnie niekomfortowa sytuacja z kilku powodów. Jest to dzień wolny od pracy, pracowników wbrew pozorom nie jest wcale tak dużo, którzy mogą pojechać i godnie reprezentować i mają wiedzę i mają czas. Dużo pracowników to są młode kobiety, które mają małe dzieci i naprawdę, jak tak popatrzyłem później na to grono pracowników, którzy mogą pojechać, to jest 8-10 osób i to naprawdę wysłanie, no ja nie chciałbym, żeby później pracownik odbierał, że ma polecenie służbowe, a jak wydacie zaproszenie, które nic nie kosztuje, to będzie mu ciężko odmówić i przyjąć. Także ja proponuję, że tą zasadę zachować i rozdać więcej różnego rodzaju zaproszeń imiennych wtedy, bo wtedy trudno się komuś wykręcić. Nie, panie Janko? Będzie trudno wtedy. Ja wiem po sobie, jak byłem dyrektorem.
I często bywałem na różnego rodzaju uroczystościach i burmistrz się pytał, kto jeszcze jedzie ze mną, częstośmy się zabierali, czyli w różne miejsca. Także taka prośba i nie obrażacie się, jeżeli ja gdzieś nie będę. Ostatnio w przechodzie ja mówię, ja w tym roku w przechodzie byłem na 5 uroczystościach. Już byłem, a na jednej nie byłem i tak mi się oberwało. Także tutaj proszę i nie gniewajcie się, jeżeli nie będę. Często przyjeżdżam na chwilę tylko. Ale to naprawdę to jest, ja no żałuję, że nie mam zastępcy, ale nie mam go z prostego powodu. No szkoda po prostu pieniędzy, nasza gmina nie jest bogatą i wydanie na zastępcę 5 tysięcy brutto razy 12 miesięcy, to wszystko inne do tego pochodne, to jest 60 tysięcy w budżecie gminy. I później będzie pokazywane, że to nie jest 13% jako administracja, tylko będzie na przykład 15%. I szkoda tych pieniędzy. W jaki sposób, no uważam, że to jest i złe, że tego zastępcy nie ma, bo wtedy jest inny pecyż, pojechał zastępca burmistrza, nie? Ja to jeszcze przemyślę, ale w jaki sposób, no tutaj proszę o wyrozumiałość. A jeżeli ktoś bardzo zależy, to mówcie szybciej, to raczej na 99% będę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem podziękować panu dyrektorowi szkolnemu za szybką interwencję i wprowadzenie takiego komfortu dla rady. Mają więcej luzu, oczywiście nikt tam nie przypomniał sobie o tym, ale ja bardzo dziękuję. W takim razie nie ma więcej, widzę tak, i szybka interwencja przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad 8 sesji Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 maja 2015 roku. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję i stwierdzam, że protokół został przez Radę przyjęty stosunkiem głosów 14 za. Zamykam obrady 9 sesji 7 kadencji Rady Miejskiej w Korfantowie. Dziękuję bardzo wszystkim.